Dobrze. Moje dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Połowiczne uczniostwo. Nie mogę czy nie chcę? Inspiracją do tego dzisiejszego kazania było to, czym dzielił się brat Irek w zeszłym tygodniu, dlatego że w tej swojej usłudze, w tym swoim wstępie, on tam powiedział bardzo charakterystyczne słowa, które tak mocno gdzieś głęboko zakorzeniły się w moim sercu. I dziękuję też za szczerość, taką, którą tam wyraził, bo czasami jest trudno się przyznać tak tutaj publicznie do tego, że się nie chciało. Po prostu. Że się czegoś nie chciało. No i właśnie, zobaczcie, że bardzo często tak jest w naszym życiu, że znajdujemy mnóstwo powodów, żeby czegoś nie zrobić. Zganiamy to na to, że nie możemy, że jest nam trudno, że nie wiemy, jak to zrobić, a tak naprawdę głównym powodem jest to, że nam się nie chce. Prawda? Ile razy tak było w naszym życiu? W ostatnim czasie. Ile razy było tak, że po prostu nie zrobiliśmy czegoś, czego Bóg od nas chciał? No bo tak naprawdę nam się nie chciało. Albo wróćmy pamięcią do lat dzieciństwa. Nie wiem, czy tak mieliście, ale ja pamiętam takie sytuacje, kiedy mama przychodziła i mówiła, wyrzuć śmieci. A ja mówię, nie mogę. Byłem wtedy najbardziej zajętym człowiekiem na świecie. A tak naprawdę mi się nie chciało. Ile razy było tak, że ktoś mówił, posprzątaj pokój. Nie mogę. Ja wtedy znajdowaliśmy mnóstwo różnych problemów, sytuacji takich, żebyśmy tylko nie posprzątali tego pokoju. A tak naprawdę nam się nie chciało. I moglibyśmy tutaj wymieniać różne rodzaju wymówki dotyczące, nie wiem, iść wyprowadź psa. Nie mogę, bo się muszę uczyć, nie? Wtedy, w tym momencie człowiek najbardziej się chciało uczyć, niż wyprowadzić psa. A prawda jest taka, że nam się nie chciało. I tak naprawdę jest również w naszym naśladowaniu Chrystusa, w naszym uczniostwie. Wielokrotnie Bóg do nas mówi, pokazuje nam pewne rzeczy w naszym życiu, pokazuje nam sytuacje w naszym życiu, które chce, żebyśmy zmienili. Wymaga od nas tego, żebyśmy byli Mu posłuszni i pozmieniali pewne rzeczy w naszym życiu. A my wtedy mówimy, Panie Boże, nie mogę, nie daję rady, a tak naprawdę nie chce nam się. Mówimy, nie mogę, ale w naszym głowie, w naszym sercu brzmi to słowo, nie chcę, bo mi tak jest dobrze, bo mi jest tak wygodnie, bo tak lubię, bo to sprawia mi przyjemność, a jak zrezygnuję z tego, zmienię to w moim życiu, to już będzie trudniej. Zobaczcie, że bardzo, bardzo często, kiedy zaglądamy do Bożego Słowa, to widzimy różnego rodzaju sytuacje, w których właśnie Bóg czegoś oczekiwał od swojego ludu, a lud mówił, nie możemy. A w sercu mówili, nie chcemy. To, że oni 40 lat chodzili po pustyni, to było właśnie spowodowane tylko tym, że mówili głośno, nie chcemy, nie możemy, a w sercu brzmiało, nie chcemy tego zrobić, nie chcemy nic zmienić. A więc prawda Bożego Słowa, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj odkryli, to jest taka, że podążanie za Panem Jezusem połową serca, życiem na pół gwizdka, to nie jest uczniostwo. To nie jest naśladowanie Chrystusa. Wykonywanie połowy zadań w naszym życiu nie oznacza wykonanie całego zadania. Połowiczne uczniostwo prowadzi do duchowego upadku. I Bóg chce być w każdej dziedzinie naszego życia, a nie tylko w niektórych. Odkryjemy to dzisiaj na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa, który będziemy razem rozważać. Fragment Bożego Słowa, który będziemy dzisiaj rozważać, to jest fragment zapisany w Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale. Pamiętam, 2-3 lata temu dzieliłem się z tego fragmentu też kazaniem i wtedy mówiłem o nieposłuszeństwie, które prowadzi do płaczu, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że czasami to nieposłuszeństwo wynika z tego, że nam się po prostu nie chce, że nam się nic nie chce, że próbujemy podążać za Bogiem na pół gwizdka, tak połowicznie. Mamy rozdwojone serce, mamy serce dla Boga i druga połowa jest dla siebie, dla swojego ja. Dzielimy to serce na dwie części, ale właśnie fragment Bożego Słowa, ten fragment Bożego Słowa i nie tylko ten, pokazuje nam bardzo wyraźnie, że tak nie możemy żyć, że tego od nas nie oczekuje Bóg, bo połowiczne uczniostwo prowadzi do upadku. Jeżeli dzisiaj jest twoje serce rozdwojone na to stare życie i na to nowe życie w Chrystusie, to prędzej czy później ono doprowadzi do upadku. Prędzej czy później nic z tego nie będzie.
Przykład połowicznego działania moglibyśmy odnieść do sytuacji z bieżącego życia. Nie wiem, przykład piłkarzy naszej reprezentacji. Nie wiem, kto ogląda mecze, ale jeżeli oglądamy mecze, to tam bardzo jasno i wyraźnie można zauważyć, jak oni mają to rozdzielone serce, tak połowicznie grają w tą piłkę nożną, nie? Do pierwszego gola. Jak zwyciężą pierwszy gol, mają pierwszego gola, to im się wydaje, że już wygrali cały mecz i już dalej nie muszą grać. I potem okazuje się, że to doprowadza do całkowitej katastrofy i nie wygrywają żadnego meczu. Nie wykonali zamierzonego celu. Bo celem nie jest zdobyć jedną bramkę, tylko celem jest wygrać cały mecz. 90 minut grania. I również w chrześcijaństwie nie jest to, żeby iść za Chrystusem w połowie, zrobić jakieś jedno zadanie i być zadowolonym, ale w chodzeniu za Chrystusem, naśladowaniu Chrystusa, ważne jest to, żebyśmy, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wytrwali. Wytrwali do końca. Byli i szli za Chrystusem w każdych okolicznościach naszego życia. Wydarzenia, które dzisiaj będziemy rozważać z Księgi Sędziów, mają miejsce około 1370 roku przed naszą erą. Jeśli chodzi o taką biblijną oś czasu, to Izrael jest w tym momencie, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza. Następnie po 40 latach krążenia po pustyni, wędrówki po pustyni z powodu ich właśnie nieposłuszeństwa i tego, że nie chciało im się, Bóg wprowadza do ziemi obiecanej ich pod przewodnictwem Jozuego. I kiedy studiujemy Księgę Sędziów, to musimy ją zawsze studiować z perspektywy Księgi Jozuego. Dlatego, że ona jest bardzo mocno powiązana z Księgą Jozuego, z Jozuem. I otwórzmy pierwszy rozdział Księgi Jozuego i przeczytajmy tam ważne słowa, które również będą miały i wskazywały na to, dlaczego Bóg doprowadził do takiego momentu życia Izraela i dlaczego tak się wydarzyło w życiu Izraela, jak się wydarzyło, o czym będziemy studiować. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana powiedział do Jozuego syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban, aż do wielkiej rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. I to, na co chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę w tym fragmencie Bożego Słowa, to obietnica, którą składa Bóg Jozuemu. Co tutaj Bóg mówi do Jozuego? Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni Liban i aż do wielkiej rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Bóg, składając tą obietnicę, mówi: daję wam. Czyli jeżeli Bóg mówi: daję wam, to Bóg mówi: musicie sobie na to zapracować. Musicie to pokonać, musicie to zwyciężyć, musicie zadbać o to? Nie, Bóg mówi po prostu: daję wam. Czyli oznacza to, że Bóg coś przygotował, co chce dać swojemu ludowi. To jest obietnica, którą składa Bóg Jozuemu i całemu narodowi izraelskiemu. Pod przywództwem Jozuego większość ziemi zostaje zdobyta przez Boży lud. Jednak nie cały obszar. I kiedy zajrzymy do 13 rozdziału Księgi Jozuego, to zobaczymy tam moment, w którym Jozue zaczyna być świadomy swojego czasu, w którym się znalazł. Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, Pan powiedział do niego: zestarzałeś się, jesteś w podeszłym wieku, a do przejęcia zostało wciąż bardzo wiele ziemi. Zobaczcie, że Bóg przewidział również to, że Jozue nie będzie w stanie zdobyć za swojego życia całej tej ziemi. Że Bóg jest świadomy tego, że się zestarzał, że jest w podeszłym wieku i że Bóg ma inne rozwiązanie. 13 rozdział, 6 werset. Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż po Misrefot,
ma im i wszystkich Sydończyków ja wydziedziczę przed synami Izraela. Tylko przydziel losem Izraelowi dziedzictwo, tak jak ci przekazałem. I znowuż tutaj Bóg składa obietnicę. Ja wydziedziczę przed synami Izraela. Ja to zrobię. Ja to wykonam. Ja to przygotowałem. Idźmy dalej. 24 rozdział Księgi Jozuego. Widzimy tutaj pewne przymierze z Bogiem. W 14 wersecie 24 rozdziału widzimy, jak Jozue mówi tak. Teraz więc żyjcie w bojaźni wobec Pana. On kieruje te słowa do Izraela. Służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. Służcie jedynie Panu. A jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie? Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wtedy lud odpowiedział, chcemy trzymać się jak najdalej od opuszczenia Pana i od służenia innym bogom. Przecież to Pan, nasz Bóg, On jest tym, który nas i naszych ojców wyprowadził z ziemi egipskiej, który na naszych oczach dokonał wielkich cudów. On nas strzegł, gdy byliśmy w drodze i gdy przechodziliśmy obok tych wszystkich ludów. Pan też wypędził przed nami wszystkie te ludy i Amorytów mieszkających w tej ziemi, więc my też będziemy służyć Panu. On jest naszym Bogiem. I tutaj po raz kolejny chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka zdań, które zostały wypowiedziane. Nie przez Mojżesza, nie przez Jozuego, ale przez naród izraelski. Zobaczcie, co oni tutaj mówią Jozuemu. Na naszych oczach dokonał wielkich cudów, czyli byli świadkami cudów Bożego działania. Gdy przechodziliśmy obok tych wszystkich ludów, Pan też wypędził przed nami wszystkie te ludy i Amorytów mieszkających w tej ziemi, więc my też będziemy służyć Panu. To jest przymierze, które Izrael składa przed Bogiem. Widzieliśmy Twoje cuda, widzieliśmy Twoje działanie, więc chcemy i przyrzekamy, że Ty będziesz naszym Panem, że Ty będziesz naszym Bogiem, my będziemy Tobie służyć. I teraz przenieśmy się do Księgi Sędziów, do pierwszego rozdziału i widzimy tutaj sytuację, która się dzieje po śmierci Jozuego, bo tak się zaczyna ta Księga Sędziów w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Po śmierci Jozuego. Rozpoczyna się w specyficzny sposób, bo chyba żadna księga w Biblii tak się nie rozpoczyna. Po śmierci czyjeś. A tutaj specyficzny sposób rozpoczęcia tej księgi, która mówi po śmierci Jozuego. Izrael utracił kolejnego przywódcę, Bożego przywódcę, Jozuego. Nie zostawił po sobie następcy. Zostali sami. Myślę, że dopiero teraz docenili to, co stracili. Kim był dla nich Jozue? Jakim był przywódcą Jozue? I jak łatwo było im wtedy, kiedy podążali za Jozuem? Kiedy mogli na nim opierać całe swoje życie? Kiedy mogli w nim pokładać nadzieję to, że poprowadzi ich według Bożej woli? Bo kiedy Jozue był przywódcą Izraela, to oni zdobywali ziemię, które Bóg im przygotował, które Bóg dla nich przygotował w Kananie. Również to taki tak na marginesie również ważne jest to, żebyśmy my doceniali tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Przywódców, rodziców, starszych, przyjaciół, bo bardzo często zaczynamy ich doceniać tylko wtedy, kiedy ich stracimy, kiedy ich już nie ma pośród nas. Wtedy mówimy, a gdyby oni żyli, a gdyby oni byli z nami, byłoby nam o wiele łatwiej. I w takiej chyba sytuacji właśnie znajduje się Izrael. I myślą sobie, no, gdyby Jozue był z nami, wiedziałby, co trzeba zrobić. Ale mieli też świadomość tego, że Jozue zawsze, kiedy był w trudnej sytuacji, kiedy miał przed sobą jakieś takie zadanie do wykonania, to przychodził do Boga. I również oni, naśladując Jozuego, postawili na tą mądrość, którą Jozue im przekazał i stanęli przed Bogiem. I w pierwszym wersecie czytamy tak. Po śmierci Jozuego Izraelici pytali Pana, kto z nas jako pierwszy wyruszy przeciw Kananejczykom, aby z nimi walczyć. Kto z nas jako pierwszy wyruszy przeciwko Kananejczykom, aby z nimi walczyć? Widzimy, że pomimo braku przywódcy,
kierują swoje kroki we właściwym kierunku. Kierują kroki w kierunku Boga. I gdybyśmy skończyli na tym fragmencie Bożego Słowa, to zobaczylibyśmy Izrael, który wiernie służy Bogu. Zobaczylibyśmy lud, który w swoich problemach i doświadczeniach kieruje swoje słowa, kieruje swoje myśli ku Bogu. I Pan odpowiedział w drugim wersecie: wyruszy Juda, oto wydałem tę ziemię w jego ręce. Wtedy Juda zaprosił swego brata Symeona: wyrusz ze mną do ziemi, którą przydzielono mi losem, walczmy z Kananejczykami, a potem ja również wyruszę z tobą zdobyć ziemię, którą tobie przydzielono losem. Symeon przystał na to. I tak czytamy po kolei. I czytamy o zdobyciu Jerozolimy. Następnie Judejczycy walczyli przeciw Jerozolimie, zdobyli ją i podbili ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem. To jest ósmy werset. Kolejny werset, który mówi o zwycięstwie, to jest werset dziesiąty. Następnie Juda wyruszył na Kananejczyków mieszkających w Hebronie. Hebron nazywało się wcześniej Kirjat Arab. Pokonał tam on Szeszaja, Ahamana i Talmaja. Kolejny fragment, zdobycie Debiru. Kolejne fragmenty mówią nam o kolejnych zwycięstwach Izraela nad ziemią, która została im dana. Ziemią, w której te zwycięstwa były spowodowane tym, że Pan szedł przed nimi, że Pan był z nimi, że Pan zwyciężał za nich. I dochodzimy do 19 wersetu, w którym czytamy tak. Pan zaś był z Judą. Posiadł on po górze, nie wydziedziczył jednak mieszkańców doliny, ponieważ posiadali oni żelazne rydwany. Gdybyśmy skończyli, tak jak powiedziałem, na tej pierwszej części tego 19 wersetu, moglibyśmy powiedzieć, byli wierni, szli za Bogiem. Pan dokonywał zwycięstwa przed nimi, odziedziczyli ziemię, którą Pan im dał. Bo 19 werset mówi, Pan zaś był z Judą. Ale jest druga część tego wersetu, która już nie brzmi tak przychylnie w stosunku do Izraela. Bo widzimy, że przestraszyli się, nie zwyciężyli, nie posiedli podgórza, nie wydziedziczyli tego miejsca, dlatego że oni posiadali żelazne rydwany. Pierwszy rozdział nie kończy się na 19 wersetach, ale pierwszy rozdział kończy się na 36 wersecie. I kolejne rozdziały pokazują nam życie Izraela w ziemi obiecanej. Z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam się rozsądne to, że nie wydziedziczyli tego podgórza, widząc żelazne rydwany, że bali się. W tamtym czasie te rydwany mogły być przerażające. I wiecie, czytając ten fragment Bożego Słowa, ten pierwszy rozdział z takim uśpieniem i współczuciem dla Izraelitów, możemy powiedzieć, postąpili prawidłowo. Nie mogli ich wypędzić, dlatego że oni byli lepiej przygotowani do wojny. Mieli lepszą technologię, żelazne rydwany. Nie wiem, do czego byśmy to dzisiaj porównali. Myślę, do jakichś F-35 albo do jakichś czołgów nowoczesnych, które są. Jakie? Leopardy, tak? Nie znam się na tym, ale są jakieś takie współczesne, nowe technologie wojskowe. I oni również posiadali te żelazne rydwany, których oni się wystraszyli. Moglibyśmy powiedzieć, to jest zrozumiałe. Zobaczyli potężną armię i się wystraszyli. Zobaczcie, że jesteśmy w stanie zgodzić się z takim podejściem Izraelitów do tej sytuacji. Dali z siebie wszystko, co mogli. Próbowali. Tak jak wielokrotnie my w naszym życiu próbujemy wiele rzeczy. I mówimy, no nie możemy. Nie możemy. Jednak wiecie, kiedy spojrzymy na ten fragment Bożego Słowa z całej perspektywy Księgi Sędziów i Księgi Jozuego, to zobaczymy, że tak naprawdę powodem nie były te żelazne rydwany. Ale powodem było brak wiary w Boga. Brak wiary Bogu. Bo przecież zobaczcie, że kilka wersetów wcześniej czytaliśmy o tym przymierzu, które oni zawierali. Chcemy, aby Pan był naszym Bogiem. Chcemy, dlatego że widzieliśmy, byliśmy świadkami tego, jak Bóg zwyciężał przed nami. Widzieliśmy, jak Bóg wypędzał przed nami wszystkie te ludy i Amorytów mieszkających w tej ziemi.
więc będziemy mu służyć, będzie naszym Bogiem. Aż tutaj nagle powodem dla niezwyciężenia stają się jakieś żelazne rydwany, które zobaczyli. Tak naprawdę od samego początku widzimy połowiczną wiarę w to, co Bóg do nich mówił. Tak naprawdę od samego początku Księgi Sędziów widzimy to, że ich wiara była połowiczna i nie słuchali wszystkiego, co Bóg mówi. Przykład? Przykład na samym początku widzimy, kiedy Izrael pyta się Boga, kto jako pierwszy wyruszył przeciw Kananejczykom, aby z nimi walczyć. I co Pan Bóg mówi? Juda. Oto wydałem tę ziemię w jego ręce. Oto ta ziemia jest należna jemu i on pierwszy wyruszy, żeby walczyć. I co Juda robi? Wyrusza i walczy? Czy nie do końca wierzy Bogu? Bóg mówi, to jest jego ziemia. Niech on pierwszy wyruszy zdobyć tą ziemię, która jest mu przydzielona. Trzeci werset mówi nam wyraźnie. Juda nie zaufał do końca Bogu. Zaprosił swego brata Symeona. Wyrusz ze mną do ziemi, którą przydzielono mi losem. Walczmy z Kananejczykami, a potem ja również wyruszę z tobą zdobyć ziemię, którą tobie przydzielono losem. Symeon przystał na to. Widzimy w tym fragmencie Bożego Słowa, w tym trzecim wersecie, połowiczną wiarę w to, co Bóg do nich mówi. Nie zaufali Bogu, nie zaufali Jego Słowu. Nie wierzyli Bogu. Mimo tego, że wielokrotnie, tak jak już powiedziałem, widzieli Boże działanie, widzieli, jak Bóg zwyciężał, widzieli siłę Boga, widzieli, jak byłby w stanie pokonać te żelazne rydwany, których się przestraszyli. Oni to wszystko widzieli naocznie. Ale jednak w ich sercu pojawiła się połowiczna wiara. Nie do końca zaufali Bogu. Nie do końca wierzyli Bogu. Niestety problem ten nie dotyczył tylko Judy. Problem ten dotyczył wszystkich. Bo dalej czytamy w 21 wersecie, że potomkowie Beniamina z kolei nie wydziedziczyli Jebuzytów mieszkających w Jerozolimie. Dlatego Jebuzyci mieszkają z Beniamitami w Jerozolimie aż do dnia dzisiejszego. 27 werset mówi nam, Manases nie zdołał posiąść Bet Szan wraz z jego osadami. 29 werset mówi, Efraim podobnie nie wydziedziczył Kananejczyków mieszkających w Gezer. Dlatego Kananejczycy mieszkają z Gezer między Efraimitami. 30 werset mówi, Zebulon nie wydziedziczył mieszkańców Kitron, ani mieszkańców Nahalon. I Kananejczycy pozostali wśród nich, choć odrabiali pańszczyznę. 31 werset mówi, Asher nie wydziedziczył mieszkańców Akko. 33 werset mówi, Naftali nie wydziedziczył mieszkańców Bet-Szemesz. 34 mówi, Amoryci natomiast wyparli synów Dana na podgórze i nie pozwolili im zejść z doliny. No to dosłownie porażka. Totalna porażka. Zobaczcie, że ten fragment Bożego Słowa uczy nas wyraźnie, że takie połowiczne ufanie, połowiczne uczniostwo, takie wchodzenie w kompromis, bo w tych wypadkach tutaj, o których czytaliśmy, widzimy, jak wielokrotnie wchodzili w kompromis z ludem, który tam był. Oni mieli go zniszczyć. Oni mieli go wyniszczyć, wydziedziczyć, pozabijać tych ludzi, którzy tam mieszkali. A co oni zrobili? Weszli w kompromis z tymi ludźmi. Kompromis i to połowiczne uczniostwo w konsekwencji doprowadziło do tego, że nie ufali Bogu i nie ufali w moc i potęgę Boga i w siłę w to, że Bóg może przed nimi wydziedziczyć, pomóc i w tym wydziedziczeniu tego narodu. Jak to odnieść do swojego życia? Bardzo wyraźnie pokazuje to nam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, kiedy mówi o przypowieść o glebie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza na 13 rozdziale i zobaczmy, czy my dzisiaj również nie uprawiamy takiego połowicznego chrześcijaństwa, połowicznego uczniostwa. Przeczytajmy od 18 wersetu. Tutaj Pan Jezus wyjaśnia przypowieść o siewcy. 13 rozdział Ewangelii Mateusza od 18 rozdziału czytamy takie słowa. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze.
Człowiek, jak ziarno na skalę, to ten, który słucha słowa i rośnie i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia przez chwilę wstrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane wśród ścierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie. Taki wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. W tym fragmencie Bożego Słowa Pan Jezus opisuje tutaj wiarę połowiczną, połowiczne uczniostwo. Tym połowicznym uczniostwem jest ten, który jest zasiany pośród ścierni. 22 werset mówi tak. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród ścierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. To jest chrześcijaństwo połowiczne. To jest uczniostwo połowiczne. Słucha słowa, ale troski tego świata zasłaniają mu Boga. Zasłaniają mu wiarę w Boga. Zasłaniają mu potęgę Boga. Zasłaniają mu moc Boga. Zasłaniają mu siłę Boga. Zasłaniają mu to wszystko, co Bóg do tej pory zrobił w jego życiu. Czy tak nie jest w naszym życiu? Czy tak czasami się nie zachowujemy? Czy tak czasami nie dzieje się w moim i twoim życiu, kiedy słuchasz słowa, widzisz potęgę Boga, widzisz to, co Bóg zrobił, widzisz to, co Bóg zrobił dla ciebie, z miłości do ciebie, a troski tego świata potrafią stłamsić to słowo, potrafią zasłonić to słowo, potrafią odciągnąć nas od wiary w Boga. Potrafią tak naprawdę wzbudzić w nas brak wiary w Boga i to, co Bóg robi dla naszego życia. Jakim jest tym ziarnem? Bo ziarno, które nie jest, uczniostwo, które nie jest połowiczne, chrześcijaństwo, które nie jest połowiczne, to jest to ziarno, które jest opisane w 23 wersecie. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Rozumie, słucha i przynosi owoc. Rozumie. To jest ważne, że kiedy słuchamy Bożego Słowa, to rozumiemy, co Bóg chce nam powiedzieć. Rozumiemy, co Bóg chce nam pokazać. I nie słuchamy tylko słów Boga wyrywkowo, to, co nam pasuje, ale słuchamy wszystkiego, w całym kontekście tego, co Bóg do nas mówi. Bóg powiedział do Izraela, Juda pójdzie. Juda pójdzie jako pierwszy. A oni zrobili po swojemu. A Juda zrobił po swojemu. Zaprosił do współpracy swojego brata. Okazał tym takie połowiczne uczniostwo, połowiczną wiarę w stosunku do Boga. Ale idźmy dalej. Bo ta sytuacja nie kończy się na 36 wersecie, ale w drugim rozdziale widzimy, że anioł Pana wstąpił w Gilgal do Bokim i powiedział: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem, nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami, tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Poburzcie ich ołtarze. Wy mnie jednak nie posłuchaliście. Co wy zrobiliście? Dlatego mówię, nie wypędzę ich sprzed wami. Staną się cierniem na wasze boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Zobaczcie słowa anioła Pana. Nie będziemy wnikać, kto był tym aniołem i nie będziemy tutaj dochodzić tego, czy to był Bóg, czy to był jakiś posłaniec. Wiemy, że to był ktoś, kto przychodzi w imieniu Boga. Prawdopodobnie był to Pan Jezus. Bo mówi, wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. I mówi, wy mnie jednak nie posłuchaliście. Wy mnie jednak nie posłuchaliście. Dlaczego? Dlaczego nie posłuchali Boga? Brakowało im wiary. Ich serce było rozdwojone. Ich myśli były skupione na tym, co widzieli takimi ludzkimi oczami, a nie pamiętali o tym, co Bóg już w ich życiu zrobił.
To nieposłuszeństwo, którego dopuścił się Izrael, wynikało z takiego ludzkich powodów, które oni uważali za istotne i ważne w swoim życiu i mówili: nie możemy. Tymczasem Bóg mówi do nich: to są marne wymówki. To są marne wymówki. Dlaczego? Dlatego, że w kolejnym fragmencie Bożego Słowa w Nowym Testamencie widzimy, że Paweł mówi: Bóg jest wierny i nie pozwala, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. 1 Koryntian 10, rozdział 13, werset. Bóg jest wierny i nie dopuszcza do naszego życia sytuacji, które są ponad nasze siły. I tak samo było w życiu Izraela i tak samo jest dzisiaj w życiu chrześcijanina, który jest podzielony, którym uprawia takie połowiczne chrześcijaństwo, który znajduje wymówki, które widzi przed swoimi oczami, a nie ufa Bogu. Ile razy w swoim życiu miałeś takie wymówki, kiedy Bóg mówił: pójdź tam, zrób tamto, a my mówiliśmy: nie możemy, nie dam rady. I co Bóg mówi na to? To są marne wymówki. Dlatego, że nie dopuszczam w twoim życiu do sytuacji, które są ponad twoje siły. Nie dopuszczam do sytuacji, których nie będziesz w stanie znieść. Zobaczcie, że Bóg nigdy nie stawia nas w sytuacjach, w których nie dochowalibyśmy posłuszeństwa Jemu i Jego Słowu. Nigdy nie jest tak, że nie możemy fizycznie czegoś zrobić. Raczej jest tak, że nie chcemy. Że jest nam tak wygodnie. Że jest nam tak łatwiej żyć. Że tak jest normalnie. A gdybyśmy podjęli się tego zadania, które Bóg nam mówi, to musielibyśmy przewartościować całe nasze życie. Musielibyśmy wiele rzeczy zmienić w naszym życiu. Wiele rzeczy, wiele grzechów musielibyśmy porzucić w naszym życiu. Dlatego łatwiej jest powiedzieć: nie mogę. Nie mogę, Panie. Ty widzisz, jak ja bym chciał, ale no po prostu nie mogę. A tak naprawdę mówimy: nie chcę. I chciałbym, żebyśmy chwilę wrócili myślą do początku mojego kazania, w którym podawałem te przykłady różnych sytuacji, w których deklarowaliśmy, że nie możemy czegoś zrobić, a w rzeczywistości odmawialiśmy, bo nam się tak naprawdę nie chciało. Przypomnij sobie, ile razy w twoim życiu Bóg do ciebie mówił, że masz coś zrobić, a ty mówiłeś: nie mogę. A tak naprawdę nie chciałeś tego zrobić. Timothy Keller, teolog, pastor, nieżyjący już, w komentarzu do właśnie Księgi Sędziów napisał takie słowa: istnieją trzy ogólne kategorie sytuacji, w których uzasadniamy nasze nieposłuszeństwo słowami "nie mogę". I chciałbym posłużyć się właśnie tymi trzema kategoriami. Oczywiście tych kategorii jest o wiele więcej w naszym życiu i myślę, że każdy zna dobrze swoje życie i te kategorie, w których mówi Bogu "nie mogę", a tak naprawdę mówi "nie chcę". Ale on mówi tutaj o trzech takich bardzo ważnych, istotnych kategoriach. Pierwsza kategoria to mówi o przebaczeniu. Boże Słowo mówi nam wyraźnie. I Bóg mówi nam wyraźnie. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 35 werset. Tutaj jest lekcja o przebaczaniu. Wtedy przyszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 77 razy 7. I w 35 wersecie Pan Jezus mówi takie bardzo wyraźne słowa: podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Mocny, nie? Jeżeli ja nie wybaczę mojemu bratu, to Bóg również mi nie wybaczy. Postąpi tak samo, jak ja postąpiłem w stosunku do brata i siostry. Ile razy słyszeliśmy, albo ile razy byliśmy autorami takich słów: nie mogę jemu przebaczyć. Nie mogę jej przebaczyć. Nie mogę przebaczyć tej osobie, bo zrobiła to, zrobiła tamto, dopuściła się w moim życiu takich sytuacji, nie mogę jej przebaczyć. A co masz wtedy na myśli? A co wtedy jest w naszym sercu? Czy naprawdę jest "nie mogę przebaczyć"?
Czy może jest tam raczej nie chce przebaczyć? Bo ten korzeń goryczy, który wkopaliśmy w naszym sercu, lubimy go pielęgnować. Lubimy go podlewać. Ile razy wrócę do tego przysłowiowego z siekierki? Toporka. Jak zwał, tak zwał. Bo jednego. Chyba toporek lepiej pasuje. Ile razy zakopywaliśmy ten taki wojenny toporek? Ile razy mówiliśmy, dobrze, kończymy. Ale cały czas zachowywaliśmy tą mapę, gdzie on jest zakopany, żeby w razie sytuacji można było go odkopać i na nowo rozpalać w swoim sercu to nieprzebaczenie. To, co on mi zrobił, to, co ona mi zrobiła. To, jak się do mnie zachował. Jak mnie skrzywdził, jak mnie skrzywdziła. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że tam nie ma tej naszej decyzji. Bo tak naprawdę prawdziwe przebaczenie to jest moja i twoja decyzja. Podjęcie decyzji. Przebaczam i amen. I idę dalej. I już nie rozpamiętuję tego. Ale my lubimy się babrać w tym. My lubimy tam grzebać. Dlatego mówimy, nie mogę, Boże, przebaczyć. Bo kiedy będę się źle czuł albo źle czuła, to wtedy sobie się tam pobawię w tej piaskownicy i będę na nowo rozpalał i podlewał ten korzeń goryczy, który jest tam zakopany. A uwierzcie mi, że tak naprawdę to jest tylko kwestia decyzji. Bóg przebaczył nam nasze grzechy, bo podjął decyzję. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wybaczając nam nasze grzechy, obmywając nas swoją krwią, bo tak zdecydował. Bo to była kwestia decyzji, wierności Słowu. I tak samo jest również dzisiaj z nami. Nie mogę, czy nie chcę przebaczyć? A kiedy mówisz nie mogę, to tak naprawdę myślisz nie chcę przebaczyć. Druga kategoria, w której bardzo często używamy tego słowa nie mogę, a w sercu myślimy nie chcę, to jest kwestia mówienia prawdy. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 14 wersecie czytamy takie słowa. Efezjan 4 rozdział, 14 werset. Tutaj Paweł mówi tak. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Zobaczcie, że Paweł tutaj wyraźnie mówi, rozwijali się w prawdomówności i miłości. Bo kiedy mówimy prawdę, kiedy kochamy się nawzajem, wtedy najbardziej przypominamy Chrystusa. A któż by z nas nie chciał być podobnym do Chrystusa? Myślę, że każdy chce być jak najbardziej podobnym do Chrystusa. Jednym z elementów przypominania Chrystusa, stawania się podobnym do Chrystusa, to jest właśnie mówienie prawdy. Wyrażanie prawdy w swoim życiu. I 25 werset tego samego rozdziału mówi tak. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Dlaczego my nie mówimy prawdy w swoim życiu? Dlaczego my w kościele nie mówimy do końca prawdy? Nie mogę powiedzieć prawdy. Bo przestanie mnie lubić. Nie mogę powiedzieć prawdy, bo będzie na mnie zła albo zły. Nie mogę powiedzieć prawdy, bo co sobie o mnie pomyśli? Lepiej skłamać. Lepiej powiedzieć nieprawdę albo półprawdę, no bo wtedy się czujemy tak lepiej. I diabeł to potem wykorzystuje. Wiecie, dlaczego boimy się powiedzieć prawdy w kościele? I nie tylko w kościele, ale świat zostawmy światu. Świat jest pełen nieprawdy, zakłamania. Dzisiaj mówimy do kościoła i skupiamy się na kościele, na połowicznym uczniostwie i połowicznym chrześcijaństwie.
Dlaczego tak bardzo często argumentujemy to nie mogę? Powiedzieć prawdy. Bo tak naprawdę maskujemy swoje tchórzostwo. Boimy się. Boimy się opinii, boimy się tego, kto o nas pomyśli. Boimy się tego, że jak powiemy prawdę, to przestanie nas ktoś lubić. A Paweł mówi wyraźnie, odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Wiecie, moje ciało mnie nigdy nie oszukuje. Ono zawsze mówi prawdę. Jak się ugryzę w ten palec, to całe ciało poczuje. I ono nie mówi, a nic się nie stało. I moglibyśmy tutaj podawać wiele przykładów naszego ciała, kiedy nasze ciało zawsze nam mówi prawdę. Kiedy coś cię boli, to twoje ciało mówi ci prawdę. Coś jest nie tak, musisz iść do lekarza. A zobaczcie, my jako Kościół, jako ciało Jezusa Chrystusa potrafimy siebie oszukiwać, maskując poprzez to swoje tchórzostwo. Nie powiemy prawdy. Nie pokażemy siebie tak naprawdę, jacy jesteśmy, bo przestaną nas lubić. Ja wiem, że mnie nikt nie lubi, bo ja pokazuję taki, jaki jestem. Czasami jestem denerwujący, czasami jestem cholerykiem. Ale taki jestem. I nie będę tego ukrywał. Dzisiaj Szymon mówi, dlaczego byłem taki uszczypliwy. No taki jestem, no po prostu. Taki jestem, no. Tak się dzisiaj obudziłem z taką uszczypliwością. Mówię, a dzisiaj sobie na Szymonie pojeżdżę i koniec. Oczywiście żartuję. Ale zobaczcie, że o wiele łatwiej by nam było funkcjonować, gdybyśmy byli szczerzy przed sobą, gdybyśmy wyznawali tą prawdę i trzymali się tych słów, o których mówi Paweł, odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Nie musielibyśmy pilnować siebie tak mocno. Czy ja to, co powiedziałem jemu, to też jej powiedziałem? Czy, wiecie, jak mówimy kłamstwo, to musimy się wtedy bardzo mocno pilnować, ale kiedy mówisz prawdę, możesz być sobą, dlatego że nie musisz kombinować, kogo okłamałaś, a kogo nie. A więc nie bądźmy ludźmi tchórzliwymi, ale bądźmy ludźmi, którzy chcą się stawać podobnymi do Chrystusa przez to, że właśnie mówimy prawdę. Czasami ta prawda boli i czasami trzeba się z nią uporać. Ale to wymaga odwagi i to wymaga też zaufania Panu Bogu. Jeżeli Bóg nas postawił w tym miejscu, to chce, żebyśmy właśnie żyli prawdą, chodzili w prawdzie, bo On jest prawdą. I to nie jest tak, że ktoś, jeżeli przyjdzie i powie mi, że nie wiem, nie podobało mu się dzisiejsze kazanie, tego przestanę lubić. No po prostu przestanę go tolerować. Będę go omijał. To nie jest tak, że słuchajcie, jak ktoś przyjdzie i powie, że co o sobie o mnie myśli. To niech powie, co sobie o mnie myśli. To jest jego problem, co sobie o mnie myśli. Oczywiście tutaj żartuję, ale to jest bardzo, to bardzo oczyszcza jakby sytuację i atmosferę, która panuje w danej wspólnocie, kiedy mówimy sobie prawdę. I trzecia kategoria sytuacji, w których mówimy nie mogę, to jest to, co nas bardzo często też codziennie nas dotyka, to są pokusy. List apostoła Piotra, pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie też trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł, który krąży wokół niczym lew ryczący, wypatruje łuku. Przeciwstawcie się mu, mocni wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. Ile razy w swoim życiu mówiłeś, nie mogę się temu oprzeć? Nie mogę się temu oprzeć. A tak naprawdę mówiłeś, nie chcę się temu oprzeć. Moglibyśmy tutaj podawać mnóstwo przykładów różnych pokus, które i zniewoleń, z którymi ulegamy, tych grzechów, z którymi dzisiaj walczymy. Plotkowanie. Ile razy już mówiliśmy, oczywiście tutaj nie odnoszę się do nas, ile razy słyszeliśmy o tym, że to plotkowanie jest złe w życiu chrześcijanina. W ogóle plotkowanie jest złe. A ile razy nie mogliśmy się przeciwstawić temu. Ile razy mówiliśmy, Panie Boże, widzisz jak ja chcę,
nie powiedzieć to, ale muszę. Ale tak naprawdę nie chcę, bo to mi sprawia przyjemność i chcę to powiedzieć. Plotkowanie, nie wiem, papierosy, pornografia, nie wiem, przejadanie się, nie wiem, jakiś zakupoholizm. I moglibyśmy tutaj wymieniać różne pokusy, którym nie chcemy, którymi ulegamy, dlatego że nie, że nie możemy, tylko po prostu nie chcemy. Sprawiają nam taką wielką przyjemność. Ile razy mówiłeś, to jest zbyt trudne. Panie Boże, ile razy wołałeś do Boga, to jest zbyt trudne. A w sercu mówiłeś, ale to sprawia mi przyjemność. Ale to jest fajne. A to mnie zadowala. Wtedy, kiedy to zrobię, to jestem wtedy taki, wiecie, naładowany. Jeżeli ulegamy, to prawdopodobnie wynika to z tego, że po prostu tak chcemy. Wolimy to, wolimy w taki sposób grzeszyć, bo to sprawia przyjemność naszemu ciału. A zasłaniamy się tym, że nie możemy, że walczymy. Ile razy próbowałeś walczyć z jakimś grzechem w ostatnim czasie w swoim życiu? Ile razy próbowałeś tak naprawdę szczerze? A ile razy było, nie mogę, ale nie chcę. Oczywiście, kiedy mówimy o pokusach, kiedy mówimy o grzechach, kiedy mówimy o uleganiu tym pokusom, to musimy być też ostrożni, bo wiemy dobrze, że grzech ma moc uzależniającą. Tak? I często właśnie w takich przypadkach, kiedy już jesteśmy uzależnieni od pewnych grzechów, to te pokusy, tym pokusom łatwo jest nam ulec, ale wtedy mamy rozwiązanie. Wtedy mamy rozwiązanie szukania pomocy. Szukamy tej pomocy w kościele, u braci, sióstr. Musimy wtedy właśnie stanąć w prawdzie i powiedzieć, no nie daję sobie rady. A nie mówić, nie, wszystko jest fajnie. Mógłbym tutaj wymieniać wiele sytuacji z ostatniego pół roku naszego funkcjonowania kościoła, kiedy pytam się brata, siostry, jak jest. Nie, no fajnie. Ale na drugi dzień widzę już, że jest po prostu ziemia, gleba, upadł, czy upadła. Masz problem z tym? Nie, ja nie mam problemu. Kiedy byś stanęła w prawdzie, byś powiedziała, że masz problem, to łatwiej byłoby Kościołowi zareagować. Kościół mógłby się modlić, Kościół mógłby stanąć za tobą w modlitwie. I kiedy staniemy w prawdzie, przed sobą i przede wszystkim przed Bogiem, możemy wtedy szukać Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Wtedy Bóg będzie nam udzielał tej siły do tego, żebyśmy porzucili ten grzech. To zniewolenie. Ale kiedy my sami siebie oszukujemy, to gdzie tutaj szukać miłosierdzia i łaski, skoro sami nie stajemy w prawdzie przed sobą? Czy to jest niemożliwe? To jest możliwe. Czy połowiczne uczniostwo tak mocno nas zniewala, że nie jesteśmy w stanie być wiernymi przed Bogiem i słuchać Jego słowa? Bardzo często nam się wydaje, że to jest niemożliwe. Ale zobaczcie, że Boże Słowo mówi nam, że to jest możliwe. Księga Sędziów, 1 rozdział, 20 werset. Jest tam opisany człowiek, który zrobił to, co Bóg kazał. Jedyna pozytywna osoba chyba w tym rozdziale, Kaleb. Kalebowi przekazali Hebron, zgodnie z poleceniem Mojżesza. A Kaleb wydziedziczył stamtąd 3 synów Anaka. Wydziedziczył. A więc zrobił to, co Bóg mu kazał. Zrobił to, co Bóg nakazał. Był posłuszny Bogu. Zwycięstwo Kaleba pokazuje, czego mógł dokonać, będąc posłusznym Bogu. I pokazuje nam również to, czego mogli dokonać Izraelici, będąc posłusznymi Bożemu Słowu. I pokazuje nam to, czego my możemy w swoim życiu dokonać, będąc posłusznymi i ufającymi Bogu. Możemy pokonać te wszystkie przeciwności, z którymi się zmagamy, wtedy, kiedy idziemy z Bogiem. Wiecie, to jest też ciekawe, że Kaleb zwyciężył synów Anaka. Byli to duzi mężczyźni, potężni, olbrzymi. On taki zwykły, prosty chłopak, a oni tacy potężni. Mógł się bardziej ich wystraszyć niż żelaznych rydwanów. Ale wiedział, że ma dotrzymać słowa. Ufał Bogu. Widział potęgę Boga. Z Bożą pomocą Kaleb wiedział, że ich pokona. Zobaczcie, że postawa Kaleba to była postawa, która mówiła: jestem przepełniony posłuszeństwem względem Boga.
I to serce posłuszeństwa względem Boga wierzyło w to, że Bóg ma moc pokonać, że był świadomy tego, że Bóg już dokonał wielu rzeczy w jego życiu, w życiu Izraela. Doświadczył Bożego działania na pustyni i ufał Bogu i był wierny Bogu. Dlatego też myślę, że my dzisiaj musimy uczyć się z postawy Kaleba właśnie takiej wierności i ufaniu Panu Bogu, znając już to, co Bóg zrobił w naszym życiu. Doświadczając Boga w codziennym swoim życiu, możemy dzisiaj powiedzieć: Panie, ja Ci ufam i będę szedł za Tobą i nie będę uprawiał połowicznego chrześcijaństwa. Nie będę rozdzielał mojego serca na dwie części, część dla Ciebie na niedzielę, a część na codzienne życie i dla świata. Zobaczcie, że bardzo często dzisiaj wielu chrześcijan właśnie uprawia takie połowiczne chrześcijaństwo. Cały tydzień żyją byle jak, dla swojego ja, a w niedzielę żyją dla Boga. Wiecie, kiedy słabnie nasze posłuszeństwo, to słabnie nasza wiara. Nie wiem, czy próbowaliście zweryfikować to w swoim życiu. Kiedy jestem mniej posłuszny Bogu, tym zaczynam mniej ufać Bogu, mniej wierzyć w Bogu i Boga. Ale kiedy jestem posłuszny Bogu, kiedy ufam Bogu, kiedy mam to zaufanie do Boga, to moja wiara wzrasta, bo każdego dnia widzę w swoim życiu Boże działanie, Bożą łaskę i to, jak ta łaska działa w moim życiu i jak zmienia moje życie. Jak prowadzi mnie w kolejne nowe rzeczy, które Bóg odkrywa dla mnie, dla mojego życia, dla mojej wspólnoty, dla każdego z nas. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy, kończąc to kazanie, zadali sobie takie pytanie: w jakich sytuacjach mówimy Bogu: nie mogę? Zadaj sobie to dzisiaj pytanie: w jakich sytuacjach mojego życia mówię Bogu: nie mogę, a tak naprawdę mówię: nie chcę? I zastanów się, jak możesz to zmienić. Sposób jest prosty: słuchać Bożego Słowa, ufać Bogu i polegać w 100% na Bogu. Wiecie, życie chrześcijanina to jest życie wiarą. To jest życie wiarą. Życie chrześcijańskie wymaga wiary. Bo kiedy zajrzymy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, to tam widzimy ludzi wiary. Mężów Bożych wiary. Przez wiarę Abraham to. Przez wiarę Mojżesz to. Przez wiarę Noe to. I tak moglibyśmy wymieniać Bożych mężów, którzy przez wiarę dokonywali wspaniałych rzeczy. Oczywiście upadali, oczywiście mieli trudne dni, oczywiście zmagali się z wieloma rzeczami. Ale to, co ich charakteryzowało i to, co jest ich wspólnym mianownikiem, to to, że mieli wiarę i zaufanie Bogu. Zobaczcie Abrahama, który tak ufał Bogu, że był w stanie oddać swojego syna Izaaka jako ofiarę. To jest ogrom zaufania, to jest ogrom wiary. Wiedział, że Bóg ma moc, nawet jeżeli on go zabije, wskrzesić go. To była wiara, potęga wiary. I Bóg dzisiaj wzywa Kościół do tego, żeby nie uprawiał połowicznego chrześcijaństwa, ale żeby uprawiał prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe uczniostwo, żebyśmy byli jako Kościół prawdziwymi uczniami, prawdziwymi chrześcijanami, prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa nas dzisiaj do posłuszeństwa, do wiary, do zaufania. Ale to oznacza o jednej rzeczy. To oznacza to, że każdy z nas musi wyjść ze swojej strefy komfortu, w której do tej pory był. Tą strefą komfortu było to, że mówiliśmy Bogu: nie mogę, a tak naprawdę myśleliśmy: nie chcę. Ta strefa komfortu dzisiaj w moim i twoim życiu nazywa się: nie chcę. Musisz wyjść, zrobić krok i zacząć chodzić po wodzie. Wyjdź ze swojej łodzi. Wyjdź z tej strefy komfortu i zacznij chodzić po wodzie. Księga Sędziów zaczyna się po śmierci Jozuego. Po śmierci Jozuego Izrael poszedł na kompromis i połowiczną wiarę. I Księga Sędziów kończy się takim charakterystycznym zdaniem. 21 rozdział, 25 werset. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. I zobaczcie, że mimo tego, że upłynęło 3000 lat
od Księgi Sędziów do dnia dzisiejszego, zmieniły się okoliczności, zmieniły się technologie, zmieniło się życie wokół nas, ale człowiek pozostał taki sam. Kiedy nie jesteś przy Bogu, kiedy nie ufasz Bogu, to robisz to, co twoje oczy uznają za prawe. Kiedy nie jesteś w Bogu, kiedy nie jesteś w Chrystusie, to twoje oczy uznają to, co jest prawe. A Bóg chce, żebyśmy robili to, co w oczach Boga jest prawe i byli posłuszni temu, czego Bóg nas uczy. Czy wyciągniemy wnioski i nauczymy się na błędach Izraela? Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie. Czy wyciągniemy właściwe wnioski z tej lekcji o Izraelu, który uprawiał takie połowiczne chrześcijaństwo, połowiczne uczniostwo? Ale chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy właśnie wyciągnęli te właściwe wnioski i wyszli z łodzi, zaczęli chodzić po wodzie, ufając Bogu. Amen. Za chwilkę będziemy mieli wieczerzę, pamiątkę wieczerzy. Ale zanim pamiątka wieczerzy, to zawołajmy. Niech usłyszy świat. Zaśpiewajmy wspólnie. Wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zbrodnia.